przeżywamy w sprzątaniu. Idą one w ruch, szczególnie wtedy, kiedy mają do nas przyjść goście, bo nie chcemy świecić oczami przed tymi, którzy nas odwiedzają, że mamy brudno. Gdy przychodzą szczególni goście, tacy jak nauczyciele, profesorowie, jacyś lekarze, czy nawet biskupi, to wtedy sprzątamy w sposób szczególny. Szczególnie staramy się, by nie było różnych kurzy na ścianie. Tymczasem w dzisiejszej liturgii słowa czytamy takie jedno zdanie. Przygotujcie drogę Panu. Prostujcie ścieżki dla Niego. I Pan Bóg przecież jest dużo ważniejszy od profesorów, nauczycieli, biskupów, wszystkich ważnych dla nas gości, razem wziętych. On jest dużo ważniejszy. On przychodzi do nas w codziennej Eucharystii, na którą my przychodzimy nieraz w ostatniej chwili, spóźnieni. Siedzimy na niej znudzeni, a wychodzimy smutni. A to jest przecież spotkanie z Panem. Jest taka modlitwa. Jest taka modlitwa w dzisiejszej liturgii. Ona brzmi tak. Wszechmogący i miłosierny Boże, spraw, aby troski doczesne nie przeszkadzały nam w dążeniu na spotkanie z Twoim Synem, lecz niech nam przyrodzona mądrość kształtuje nasze czyny i doprowadzi nas do zjednoczenia z Chrystusem. I chciałbym się powiedzieć amen, ale to każdy z nas musi sobie odpowiedzieć amen na to pytanie. Bo w końcu istotą naszych przedświątecznych porządków jest przygotowanie na spotkanie z Bogiem w Eucharystii.